Księga Wyjścia, rozdział 24. A do Mojżesza rzekł: Wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. Bóg wybrał tylko niewielu Izraelitów do tego, żeby mogli go oglądać. Był to przede wszystkim Mojżesz, także Aaron, jego dwaj synowie Nadab i Abihu oraz 70 najważniejszych przywódców narodu żydowskiego. To, że tych najważniejszych przywódców narodu jest 70, stało się tradycją. Jeszcze w czasach Jezusa tak było. Sanhedryn, który go skazał na śmierć, podobno liczył 70 członków. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Mojżesz był szczególnie wyróżniony, tylko on mógł zbliżyć się do Boga. Pozostali tylko się przyglądali, a lud w ogóle nie był zaproszony. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Mojżesz zaznajomił naród z wymaganiami Boga, a jego rodacy zadeklarowali się od razu, że wszystko wypełnią. Najwyraźniej nie zastanawiali się ani nad tymi wymaganiami, ani nad tym, jacy naprawdę są i czy dadzą radę. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Mojżesz spisał to, co powiedział, żeby w każdej chwili można było to przypomnieć, i rozpoczął przygotowania do składania ofiary, która miała poprzedzić zawarcie przymierza. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Aby mogło być zawarte przymierze między Bogiem a ludźmi, musiały zginąć ofiary. Aby oczyścić człowieka, musiało zostać zakończone jakieś życie. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Jeszcze raz Mojżesz przeczytał narodowi prawo Boga. Naród jeszcze raz obiecał, że będzie posłuszny, że wszystko wykona. Mojżesz pokropił swoich rodaków krwią, jakby oczyszczając ich w ten sposób. To była zapowiedź tego, co dla wierzących w Jezusa zrobi jego krew przelana na krzyżu, że oczyści ich ze wszystkich grzechów. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Wybrani zobaczyli jakąś manifestację Boga, była podobna do człowieka, miała stopy. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swej ręki. Mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Najwyraźniej ci ludzie mieli poczucie swojej grzeszności, wiedzieli, że Bóg nienawidzi grzechu, że może ich zabić, i byli zdziwieni tym, że nie zrobił tego. I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Mojżesz już spisał to, co Bóg mu powiedział, ale Bóg chciał dać mu kamienne tablice z własnoręcznie wypisanym prawem. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Tym razem Mojżesz wszedł na górę sam. Jozue towarzyszył mu tylko pewnie przez jakiś odcinek tej drogi. A do starszych rzekł: Czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. On spodziewał się, że jego nieobecność potrwa dość długo, wyznaczył zastępców. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją. To znaczyło, że Bóg też już wszedł na tę górę. I zamieszkała chwała Pana na górze Synaj,
a obłok okrywał ją przez 6 dni. 7 dnia zawołał na Mojżesza z obłoku. Trochę to czasu trwało, zanim Bóg wezwał Mojżesza do tego bezpośredniego spotkania. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że nasz Bóg jest ogniem trawiącym. To jest nawiązanie do tego widoku, który oglądali Żydzi obozujący pod górą. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. Przez ten czas Mojżesz najprawdopodobniej nie jadł ani nie spał, ale to nie było ważne. Znalazł się w obliczu Boga. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego chaldejskiego. Powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Powierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, masz dość świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.